Katarzyna Zelek, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. 5 lat grozi pracodawcy, którego podwładny zginął podczas wykonywania pracy bez odpowiedniego przeszkolenia. Jeśli jesteś pracodawcą i wysyłasz ludzi do pracy na wysokościach, pamiętaj, że masz poważne obowiązki. Przekonał się o tym tragicznie Krzysztof B., przedsiębiorca ze Świebodzic. W ramach zlecenia dla tutejszej spółdzielni mieszkaniowej zatrudnił on 59-letniego Ryszarda M. Niestety, mężczyzna w czasie pracy prawdopodobnie oparł się o wyciągarkę, której używał i spadł z dachu. W wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. 20 marca 2015 roku prokurator rejonowy w Świdnicy skierował do Sądu Rejonowego w Świdnicy akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi B. o spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa, zagrożenia życia i nieumyślne spowodowanie śmierci pokrzywdzonego Ryszarda M. w dniu 11 października 2014 roku w Świebodzicach. Zdarzenie dotyczyło upadku z 4-piętrowego budynku, z jego dachu, pracownika, który wykonywał pracę przy renowacji pokrycia dachu. Na skutek licznych obrażeń tułowia i obrażeń głowy charakterystycznych, które powstają przy upadku z wysokości, pokrzywdzony zmarł. W sprawie oczywiście przeprowadzono szereg dowodów, aby wyjaśnić okoliczności śmierci pana Ryszarda M. Przeprowadzono dowody zarówno osobowe z zeznań świadków, jak i dowody z opinii biegłych, z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, z opinii biegłego z zakresu przepisów BHP. Ustalono, że pracownik, który wykonywał czynności na dachu, zatrudniony był na umowę zlecenie właśnie do tych prac przy renowacji pokrycia dachu. W czasie zdarzenia znajdował się na dachu 4-piętrowego budynku. Pozostali pracownicy wykonywali czynności na dole i pracując przy użyciu wciągarki żurawika spadł z dachu. W czasie postępowania naszym zadaniem było ustalenie, z jakich przyczyn doszło do tego zdarzenia i czy są osoby, które ponoszą za to odpowiedzialność. Po zgromadzeniu tych wszystkich dowodów, przeprowadzeniu analizy akt, ustaliliśmy, że przyczyną wypadku było naruszenie przez pracodawcę pokrzywdzonego przepisów i zasad BHP. W efekcie przeprowadzonego śledztwa prokurator skierował przeciwko Krzysztofowi B. akt oskarżenia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Uważa, że to pracownik powinien sam upomnieć się o materiały zabezpieczające. Prokurator rejonowy ostrzega jednak, że na pracodawcach też ciążą obowiązki. Pomimo tego, że pan pokrzywdzony zatrudniony był na umowę zlecenie, jednak z tego tytułu na pracodawcy ciążyły określone obowiązki. Pracownik, który wykonuje pracę na podstawie takiej umowy, nie jest zobowiązany, wyłącznie on, do zorganizowania sobie stanowiska pracy. Wykonywanie pracy na wysokości jest niebezpieczne i to jest oczywiste. Nie trzeba do tego przepisów prawnych, aby zdawać sobie sprawę, że pracownik, który wykonuje tę pracę, musi mieć stanowisko pracy właściwie zabezpieczone i przygotowane. Niestety tak nie było w tym przypadku. Stwierdziliśmy, że pracodawca nie poinstruował w należyty sposób pracownika w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu pracy. Nie posiadał również zaświadczenia lekarskiego, które dopuszczałoby zmarłego do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów. Pracownik nie był również wyposażony, nie korzystał w czasie pracy z właściwych środków ochrony osobistej, które są nieodzowne i niezbędne do wykonywania prac na wysokości. I gdyby środki te były zastosowane, zapobiegłyby jego upadkowi z dachu przy wykonywaniu tych prac.
Flashmob wraca do Świdnicy. Już 27 marca o godzinie 14 w świdnickim rynku rozpoczną się w ten nietypowy sposób obchody Dnia Teatru. W najbliższy piątek przed wejściem do teatru w centrum Świdnicy usłyszymy okrzyki być albo nie być. Oto jest pytanie. Międzynarodowy Dzień Teatru jest dziś. Szanowni Państwo, 27 marca, czyli w najbliższy piątek, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Świdnicki Ośrodek Kultury i uczestnicy projektu Alchemia Teatralna chcieliby Państwa zaprosić na takie bardzo nietuzinkowe obchodzenie tego święta. Ogłaszamy o godzinie 14 taki zbór, zapraszamy właśnie w piątek na godzinę 14 tutaj przed wejściem głównym do Świdnickiego Ośrodka Kultury do teatru, po to, abyśmy wszyscy tego dnia powiedzieli trzy razy zdanie takie. Być albo nie być, oto jest pytanie. Międzynarodowy Dzień Teatru jest dziś. Do akcji mogą przyłączyć się wszyscy. Flashmob nie ma wymagań co do wieku. Okrzyk będzie miał 3 tony. Cichy, wyższy, a za trzecim razem zebrani muszą krzyczeć. Następnie w tle leciała będzie piosenka Zbigniewa Wodeckiego Teatr uczy nas żyć, do której wszyscy uczestnicy będą mogli wykonać wspólny taniec. Z okazji trzecich urodzin Galerii Świdnickiej przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Zapraszamy do wspólnej zabawy już w sobotę 28 marca od godziny 14. Największą atrakcją urodzinowej imprezy Galerii Świdnickiej będzie koncert gwiazdy imprezy, czyli duetu Donatan i Kleo. Gorąco zachęcam Państwa do świętowania razem z nami już trzecich urodzin Galerii Świdnickiej, obchody naszego jubileuszu już w sobotę 28 marca. Największą atrakcją z pewnością będzie koncert gwiazdy tegorocznej, czyli duetu Donatan i Kleo, którego no chyba przedstawiać bliżej nie trzeba. Koncert gwiazd rozpocznie się punktualnie o godzinie 18. Wcześniej jednak, już o godzinie 15, Donatan i Kleo będą pozowali do zdjęć z fanami i rozdawali autografy w Empiku. To nie jedyne atrakcje zaplanowane na ten szczególny dzień. Od godziny 14 startujemy ze specjalnie przygotowanymi występami zaprzyjaźnionych z nami zespołów Jubilat, Mały Jubilat i Koraliki i Przyjaciele. Nie obędzie się też bez licznych konkursów z nagrodami. Galeria wspólnie z restauracją Broster Chicken zorganizuje wyjątkowe zawody w jedzeniu kurczaków na czas. Największą atrakcją dla najmłodszych będzie zaś kolejka elektryczna, która przez cały dzień będzie zabierać dzieci w podróż dookoła galerii. Najważniejszym elementem 8 sesji Rady Gminy Świdnica była podwyżka wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas 8 sesji Rady Gminy Świdnica radni przegłosowali uchwałę dotyczącą podwyżek wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzisiejszej sesji mamy uchwały dotyczące śmieci. Krótko mówiąc, zmieniamy stawki. Będą śmieci, cena śmieci w naszej gminie ciut wzrośnie, ale najpierw musimy dostosować uchwały do zmiany ustawy i myślę, że śmieci w naszej gminie będą w granicach 10 zł. Mówimy o śmieciach segregowanych od mieszkańca. To jest ta najważniejsza część dzisiejszej sesji. 10 zł miesięcznie od osoby będą płacili teraz mieszkańcy gminy zamieszkujące daną nieruchomość, jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosić będzie od 1 do 4 osób. W wypadku, kiedy dane gospodarstwo domowe zamieszkuje od 5 do 10 osób, stawka za gospodarowanie odpadami wyniesie 9 zł. 8,50 zł zapłacą teraz ci, którzy zamieszkują gospodarstwa w liczbie 10 osób lub więcej. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez gminę Świdnica zostało dostrzeżone przez kapitułę trzeciej edycji plebiscytu Samorządowy Lider Roku Kompasy 2014. Złote kompasy przyznawano w 6 kategoriach – biznes, kultura, sport, ekologia, inwestycja i turystyka. Gmina Świdnica została uhonorowana 2 tytułami. W kategorii ekologia zdobyła 1 miejsce, realizując z własnych środków program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast w kategorii kultura kapituła konkursu doceniła gminę za organizację dożynek, przyznając jej zaszczytne 2 miejsce. Dostaliśmy złoty kompas w kategorii ekologia, zgłosiliśmy swój program budowy przydomowych oczyszczalni.
Cieszę się bardzo, bo to jest autorski program gminy dotyczący budowy przydomowych oczyszczalni w ciągu od 2008 roku do 2014. Pobudowaliśmy z tego programu, zostało właściwie wybudowanych przez naszych mieszkańców 143 oczyszczalnie. My występujemy w charakterze dofinansowującego. I to właśnie o to chodziło w tym programie, żeby nasi mieszkańcy uporządkowali gospodarkę ściekową, korzystając z naszego programu. Wybudowaliśmy, dofinansowaliśmy w tej chwili 143 oczyszczalnie. W 2015 roku mamy w tej chwili złożonych wniosków na 61 nowych oczyszczalni. W tegorocznym budżecie gminy Świdnica także zostały zabezpieczone środki na kontynuację działań związanych z budową przydomowych oczyszczalni i szczelnych zbiorników bezodpływowych w kwocie 600 tysięcy złotych. Cztery mieszkanki Świdnicy spędziły miły wieczór w towarzystwie poseł Teresy Świło. Był to efekt wygranego konkursu z okazji Dnia Kobiet. Wczorajszy dzień zakończył się miłym akcentem dla czterech świdniczanek. Zofia Grzyb, Halina Kalinowska, Małgorzata Szumska, Jolanta Sławicka wzięły udział w uroczystej kolacji, na którą zaprosiła jej poseł KPO Teresa Świło. To efekt Dnia Kobiet zorganizowano w Świdnicy przez Ligę Kobiet Polskich. Panie podczas uroczystości w teatrze wzięły udział w koncercie i wygrały kolację z posłanką w restauracji Kryształowa. Wczorajsze spotkanie upłynęło w przemiłej atmosferze. Tak miłej, że poseł Teresa Świło zdecydowała, że będzie konkurs kontynuować cyklicznie. Informacji szukajcie na jej fanpage'u na Facebooku. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.